Choć mamy dopiero połowę 2019 roku i oczywiście jeszcze wszystko może się wydarzyć, chciałbym wam przedstawić grę, która według mnie mogła być spokojnie kandydatem, przynajmniej na tym etapie, do miana gry roku. Przed wami A Plague Tale Innocence. Amicia, I want to see mommy. Hugo. I want her to come back. I'll carry you. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Go away! Hugo, go! Anya, don't take too long. I hate you. It's for your own good, Hugo. I'm sorry, I'm sick. We've come back. Everything is all right. Now. Why does she keep resisting like that? You must protect him, Amicia. W grze Plague Tale Innocence przenosimy się do roku 1349 do Francji, gdzie właśnie wybuchła tajemnicza zaraza przenoszona przez szczury, które nie boją się atakować ludzi w ich własnych domach. A jak to bywa w takich sytuacjach, kiedy lud głoduje, umiera i patrzy w górę, wołając o pomoc do niebios, natychmiast wkracza inkwizycja, która korzystając z owego zamieszania, zaczyna ludzi torturować, mordować, przesiedlać i ogólnie robić, co im się żywnie podoba. W grze wcielamy się w postać Amicii de Rune, młodziutkiej szlachcianki, która do tej pory miała dosyć beztroskie życie, mieszkając razem ze swoją rodziną, to znaczy rodzicami i młodszym bratem w małym dworku. Jej dni schodziły na czytaniu najróżniejszych opowieści o heroicznych czynach, a także polowaniu razem ze swoim ojcem na pobliską zwierzynę. Z matką nie widywała się za często, ponieważ jej młodszy brat Hugo był bardzo chorowity i matka spędzała większość czasu opiekując się młodszym bratem, albo bezpośrednio, albo prowadząc badania w kwestii jego choroby, sama lub w kontakcie z zaprzyjaźnionym medykiem. Jak można domyślić, sielankowe życie Amicii bardzo szybko dobiega końca, kiedy zarówno plaga, jak i inkwizycja trafiają w ich strony, zmuszając dziewczynę do ucieczki z rodzinnych stron, razem ze swoim młodszym bratem, którego właściwie nie zna. I w tym momencie zaczyna się tak naprawdę historia naszej bohaterki, która musi przeprawić się przez ten naprawdę trudny, mroczny, pełen głodu i śmierci świat. Mało tego, nie troszcząc się jedynie o własny dobrobyt, ale przede wszystkim o życie swojego młodszego brata, który nigdy tak naprawdę nie widział świata, ponieważ ze względu na swoją chorobę bardzo rzadko opuszczał w ogóle swój pokój. O samej fabule nie powiem wiele więcej, nie chcę spoilować. Powiem tylko krótko, że losy Amicii wielokrotnie oczywiście skrzyżują się z inkwizycją, a także z tymi szczurami krwiożerczymi, które całymi hordami po prostu sieją kompletne spustoszenie. I oczywiście dowiemy się, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. Będziemy szukać może jakichś początków tej zarazy, dowiemy się, jakie są właściwe cele inkwizycji i spotkamy po drodze całą masę barwnych postaci, z których niektóre nawet udzielą nam bardzo, bardzo konkretnej pomocy. Historia i w ogóle cała gra nie bez powodu porównywana jest w wielu miejscach do The Last of Us. Mamy tutaj bohaterkę, która oczywiście musi eskortować młodszą osobę, zajmować się nią, podobnie jak w The Last of Us Joel opiekował się Ellie, tak tutaj Amicia opiekuje się Hugo. Różnica polega na tym, że Joel był starszym, doświadczonym facetem, obeznanym w broni i tak dalej, natomiast Amicia jest młodą dziewczyną, która co najwyżej biegała z ojcem na polowania, używając swojej procy, więc sama również musi bardzo szybko dorastać. Mało tego, Hugo również nie jest Ellie, jest to mały, chorowity chłopczyk, który w ogóle nie zna świata i właściwie przez większość gry nic nie potrafi. Jest generalnie brzemieniem dla nas, jest jakiegoś rodzaju ciężarem, który powinien nam utrudniać grę, ale ze względu na całą emocjonalną otoczkę, na to, jak bardzo jesteśmy z nim zżyci, jak bardzo interesuje nas los rodzeństwa de Rune. Oczywiście bardzo szybko, przynajmniej w moim przypadku, zacząłem się jak najbardziej troszczyć o Hugo. Nie jest on kompletnie bezużyteczny, potrafi przeciskać się przez różne szpary, przez które Amicia nie jest w stanie już przejść i na przykład otworzyć nam coś z drugiej strony. Jednak są to tylko okazyjne miejsca. Większość czasu będziemy biegać z nim za rękę dosłownie, prowadząc go przez najróżniejsze trudności.
Jeśli chodzi o sam gameplay, nie powiem za wiele, nie pokażę za wiele, ponieważ nie chcę zdradzać tego, jak ta gra się rozwija, jakie możliwości nam dochodzą. Jednak to, jak zostają one rozłożone na przestrzeni całej gry, uważam za absolutne mistrzostwo. Zaczynamy z bardzo prostymi narzędziami, mamy dokładnie naszą procę, 6 kamieni i właściwie możemy jej używać tylko i wyłącznie do pozbywania się przeciwników, którzy nie noszą hełmu. Wiadomo, jest to młoda dziewczyna kontra, wiecie, inkwizycja, rycerze i tak dalej. Co ona może biedna zrobić za pomocą tej jednej procy? No, strzelić komuś w głowę, kto akurat nie nosi hełmu i w ten sposób go wyeliminować. Poza tym możemy znajdywać pobliskie naczynia, wywoływać nimi hałas i w ten sposób odciągać przeciwników i przekradać się za ich plecami. No właśnie, bo cała gra jest właściwie skradanką przez większość czasu, albo omijamy inkwizycję, właśnie odciągając ich uwagę, albo krwiożercze szczury, które bardzo boją się światła, nie chcą w żaden sposób podchodzić do światła, więc jeżeli niesiemy pochodnie, zbliżamy się do jakiegoś rodzaju stosów, podpalamy siano, które daje nam światło i tak dalej, to są nasze sposoby obrony przed hordami szczurów. I tak jak powiedziałem, wydaje się to mało, jednak dzięki temu, że w grze poruszany jest wątek alchemii, Amicia dostaje coraz to nowe rodzaje, jakby to powiedzieć, pocisków, dzięki czemu również pojawiają się nowe sposoby radzenia sobie z przeciwnościami, zarówno ze szczurami, jak i z inkwizycją. I jest to tak świetnie rozłożone, że kolejne elementy, które dochodzą, powodują, że gra jest cały czas świeża, cały czas robię coś nowego. W żadnym momencie nie miałem wrażenia, że muszę przechodzić jakiś nudny etap, w którym już robiłem coś 10 razy, a jednocześnie nie na tyle często, żebyśmy nie mieli wrażenia, że dopiero co dostałem jakiś nowy gadżecik, jeszcze nie zdążyłem się nim pobawić, a już każą nam używać czegoś nowego. Takie rozłożenie tego tempa jest, uważam, bardzo rzadkie i wymagało naprawdę wielu testów i sporego przygotowania, więc za to mam ogromny szacunek do twórców tej gry. Nie zdradzając wiele, ponieważ możliwości naprawdę robią się szalone, szczególnie pod koniec gry jest to już kompletny absurd, co mogą robić nasi bohaterowie. Tutaj powiem, że na przykład możemy dostać w pewnym momencie rodzaj amunicji, która podpala na przykład siano z daleka, dzięki czemu możemy bezpiecznie poruszać się w nocy pomiędzy falami szczurów, ale także na przykład amunicji, która może światło gasić, co jest bardzo przydatne, jeżeli widzimy na przykład strażnika stojącego sobie bezpiecznie w kręgu światła, wokół niego biegają szczury, które nie mogą się dostać, więc oczywiście gasząc ową lampę skazujemy biedaka na pożarcie przez hordę wygłodniałych szczurów. A to tylko i tak czubek góry lodowej tego, co później się pojawia. Mało tego, po drodze spotykamy inne postacie, które pełnią dużo większe role niż w takim The Last of Us i one towarzysząc nam również mają pewne umiejętności, pewne możliwości, dzięki którym jeszcze inaczej radzimy sobie z przeszkodami. Więc gra cały czas właściwie oferuje coś nowego, jednocześnie nie przekreślając tego, co było wcześniej. Głupi rzut kamieniem, strzelenie prostym kamieniem do końca gry jest nam potrzebne. Po prostu strzał kamieniem, czy używanie ognia, czy gaszenie ognia. To wszystko jest potrzebne właściwie do samego końca. Także uważam, że jeśli chodzi o gameplay, jeżeli chodzi o spięcie tego, jest to absolutne mistrzostwo. W grach tego typu, szczególnie kiedy gameplay jest całkiem przyjemny i fabuła może być bardzo wciągająca, potrafię narzekać czasami na finał, który może być niesatysfakcjonujący, na przykład starcie z ostatnim bossem, czy jakiś ostatni etap nie daje tego wrażenia, że jesteśmy już na końcu, że faktycznie osiągamy coś, że dowiadujemy się czegoś. Tutaj tak się na pewno nie dzieje. Zakończenie, starcie z ostatnim bossem, to jak rozwija się cała fabuła, jak nasi bohaterowie dorastają, uczą się nowych rzeczy. Wydaje mi się, że kończy się to w wspaniały sposób, z małą furtką, która mogłaby sugerować kontynuację, ale nie musiałaby i dalej byłoby to bardzo satysfakcjonująca, zamknięta historia, więc jeśli chodzi o ten całokształt, naprawdę nie mam za wiele do zarzucenia. Grę ukończyłem na 2 posiedzeniach, mam na Steamie nabite 13 godzin. Ktoś może powiedzieć mało, ktoś może powiedzieć dużo, ale dla mnie nie jest najważniejsze to, jak długo gra się w grę, tylko jak intensywnie. Jeżeli na przykład możemy grać nawet i 20, 25 i więcej godzin, ale jeżeli po drodze pojawia się monotonny grind, jakieś etapy, w których powtarzamy w kółko to samo, nie jest to aż tak atrakcyjne. Jeśli chodzi o Plague Tale Innocence,
Tutaj cały czas byłem wciągnięty, przykuty do ekranu, po prostu non-stop interesowało mnie, co dalej. W każdej chwili bawiłem się tymi nowymi gadżetami, które dostawałem. Napawałem się niejako potęgą nowej procy, którą dostawała nasza bohaterka. Jednocześnie byłem kompletnie wciągnięty w tą fabułę. Zależało mi to na tych bohaterach. Byłem bardzo, bardzo ciekawy, jak to się rozwinie. Przejmowałem się ich losami, więc wydaje mi się, że absolutnie na wszystkich płaszczyznach tutaj gra wypaliła w pełni i dlatego jest moim kandydatem również do gry roku. Sama gra wydaje mi się, że nie jest wyjątkowo trudna, nie ma jakichś momentów zręcznościowych bardziej, musimy sobie zaplanować to, jak przejdziemy kolejny etap, jak przestawimy kolejną lampę, jak wyeliminujemy lub ominiemy przeciwników po drodze, używając, tak jak mówię, gadżetów, używając całej masy składników, które łączymy, tworząc właśnie te niesamowite amunicje, ulepszając nasz ekwipunek, na przykład zwiększając pojemność naszej sakwy, ilość amunicji, którą sobie nosimy. To są rzeczy, które zapewne kojarzycie właśnie z chociażby The Last of Us, gdzie działało to właściwie bardzo, bardzo podobnie. Także to jest całe moje podsumowanie Plague Tale Innocence. Według mnie niesamowita gra od studia, które do tej pory robiło gry dla Disneya, zupełnie innego, z innym wydźwiękiem, innym tonem. Tutaj jest mroczna, ciężka gra, gdzie przechodzimy przez pola bitwy pełne setek trupów, gdzie musimy dokonywać trudnych wyborów, nasyłać krwiożerczy szczury na ludzi stojących nam na drodze. No naprawdę, naprawdę ciężka historia. Mówię, od studia, które zajmowało się czymś zupełnie innym, więc jestem jeszcze pod większym wrażeniem, że tak to dobrze wyszło, że nie ma tutaj jakichś rażących błędów. Właściwie ani razu nie natknąłem się na jakikolwiek problem, że coś się zbagowało, coś się zacięło, że historia jest tak dobrze opowiedziana. Jeżeli chodzi o podkład głosów, też działa to świetnie. Naprawdę nie może mi przyjść do głowy nic, co mógłbym tej grze zarzucić. Także Plague Tale Innocence, czy graliście? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie mi, co o tym sądzicie. Jeżeli nie i macie jakieś pytania jeszcze co do gry, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie udzielę wam na to odpowiedzi. Uważam, że absolutnie każdy, kto lubi tego typu gry z bardzo, bardzo mocnym osadzeniem fabularnym i naprawdę solidnym gameplayem, czego chcieć więcej, powinien sprawdzić ten tytuł. A z mojej strony dzisiaj to wszystko. Do następnego razu. Cześć!